piąteczek. Jak to lala. 7:30 rano i już mnie nie ma na kempingu, bo dzisiaj muszę się zajebiście śpieszyć, żeby zdążyć na czas tam, gdzie chcę i nie przegapić tego, co chcę. Więc po prostu mam do przejścia sporo, tym bardziej, że nie mam kasy na busa. To dochodzi jeszcze kolejne 10 km do przejścia. Więc po prostu muszę być szybki. Kilka rzeczy mi nie zdążyło w nocy wysnąć. Więc chodzę tak z majtkami szypiętymi do plecaka i skarpetki już. Tak bywa. No więc dotarłem do miejsca, do którego chciałem. Zostaje wam miasteczko takie małe, położone na drodze do Hongkongu, do samego centrum Hongkongu, ale już tam nie jadę. Jadę wprost do Chin i no, w Chinach mam już przyszykowane plany. Ale o co chodzi? Tak idę i myślę o tym, jaki ja jestem głupi. To jest po prostu niesamowite. Nie dość, że wczoraj, dzisiaj ostatnie, co jadłem w ogóle, to wczorajsze śniadanie. To w końcu dostałem się do wioski i zamiast pójść coś zjeść, bo na autobus jeszcze czekam, to głupiej poszedłem się kurwa obciąć, bo mi nie pasowały długie włosy już. Ale wiem, że będą z tego profity. Inną sprawą jest to, że w sumie zapłaciłem bardzo tanio, bo gdziekolwiek chodziłem tutaj po Hongkongu, po Chinach, okolicy, w ogóle wszędzie, to ładne pieniądze za to chcieli, a te w końcu znalazłem gości, którzy tanio tną, więc pomyślałem, że skorzystam z okazji. No ale to nie zmienia faktu, że ten gościu, który mnie ucinał, był jakiś popieprzony. Wszedłem, pokazałem mu na telefonie zdjęcie moje przed, nie wiem, jakiegoś czasu. Powiedziałem, że tak chcę i on nic więcej nie zapytał, a dokładnie obciął mnie tak, jak chciałem, nawet lepiej. Jakiś głupi był gościu. Muszę przyznać, że karma czasami zaskakująco szybko wraca do mnie. Bo no jadę już do Chin. Zapałem złapę. 2 metra i jakieś 40 minut później będę w Chinach. Na przejściu właściwie, żeby dojść jeszcze do Chin, też trochę potrwa. No ale miałem dużo drobnych w sumie takich. Sporo łączy tam było. Ale że i tak już bym tego nie użył, to po prostu dałem takiej pani z dzieckiem tam była. No i pani się bardzo ucieszyła, ta mi podziękowała, bo akurat nie miała żadnych drobnych. I co, i karma bycia to nie bardzo szybko, bo tylko zszedłem na dół, a tu tyle dziewczyn w spódniczkach było, pięknych kobiet po prostu, że nie wiedziałem, w którą stronę patrzeć. Ach, ta karma jest piękna. Tato, to by było idealne dla ciebie. Żeberka z fasolką, takie mięciutkie, takie soczyste, z takim dobrym sosem. O, no, na pewno nie zostawię nic. No więc jestem w... Chyba nie będę tego tłumaczył na polskie, bo to się nie uda. Sleeping bus. Mniej więcej wygląda on tak. There's no word for sleeping bus in Polish. Więc zanim się tu wchodzi, trzeba zdjąć buty. Jak się zdejmuje buty, to nie wszystkim ładnie to pachnie. Zapach jest całkiem ciekawy, mieszany. Ja nie mogę akurat narzekać, bo ja cały dzień chodziłem w tych samych, no, 3 dni chodzę w tych samych butach, przepocone i tak dalej, więc moje nogi nie pachną o wiele lepiej. Stopy
Ale jak do tego doszło, czemu tu jestem, to powiem, jak będę już na miejscu, bo dużo rzeczy się zmieniło. No nie wiem, będzie co opowiadać. Zaczyna się zapełniać pomału. Niestety wszystko trzeba spróbować, ja nie wiem, czy zmieszczę wszystko, ale patrząc na takie pyszności, to na pewno po kawałku wszystkiego spróbuję. Wylądowałem w małym miasteczku. Małe miasteczko, w którym nie ma dużo cefajowców. I po prostu wszyscy się na mnie patrzą. Są akurat rodzinne strony tej dziewczyny. I to jest rodzinne miasteczko, które tam ma może, nie wiem, 7 milionów ludzi, więc malutko. No ale jestem na kolejnym śniadaniu. Jest jeszcze więcej rodziny i będzie jeszcze więcej rodziny, dopiero się zbierają. Czuję się lekko skrępowany, aczkolwiek bardzo zaskoczony, bo są, nie wiem, są jakoś strasznie przemili dla mnie. Jak widać, interes karciany kwitnie tutaj. Ale to nie jest hazard. Nie grają na pieniądze ani nic takiego, ale jest to wszędzie, zwłaszcza w Pekinie, było wszędzie po prostu. Pokażę wam, jak wyglądają chińskie mundurki. Na pewno dokładnie sobie tak samo wyobrażacie je jak ja i się nie zawiedziecie. Dokładnie tak. Czy to dziewczyny, czy chłopcy, wszyscy mają dresy. Nie ma żadnych spódniczek ani zbereźnych rzeczy. Marzyciele jedne. Dowiedziałem się w Chinach bardzo ciekawej rzeczy. Mianowicie, na chiński Nowy Rok, który jest w styczniu, styczeń-luty zazwyczaj przypada, wszyscy jadą w rodzinne strony zawsze, wszyscy zbierają się całą rodziną, dzieci wracają do rodziców i tak dalej, jadą w rodzinne strony i tam spędzają czas. No ale w Chinach jest taka wielka presja na to, żeby wyjść za mąż dla kobiet. Dla facetów nie ma takiej presji, ale dla kobiet jest straszna, więc jeżeli kobieta ma 28 lat, powiedzmy 30, no to już jest praktycznie na straconej pozycji w Chinach, co jest bardzo śmieszne. I straszną presję od rodziców ma, nawet od współpracowników, tam nawet, no kurczę, wszyscy po prostu się czepiają. No i takie dziewczyny nie bardzo chcą wracać w te rodzinne strony, znaczy chcą, ale trochę z drugiej strony nie chce im się tego słuchać, całego gadania, czemu już masz 29 lat i jeszcze nie masz faceta, jeszcze nie masz męża, dzieci już powinnaś urodzić i całe to gadanie, i to jest bardzo stresowe dla nich. I te dziewczyny po prostu nie chcą za bardzo tam jeździć. I po to właśnie powstało kilka stron w Chinach i panowie, chłopaki tudzież, wystawiają się tak jakby chłopak na zamówienie i po prostu przez określoną ilość tam dni, jeden dzień, może dwa dni, udają chłopaka tych dziewczyn za, no nie ukrywajmy tego, za niezłą sumę pieniędzy, bo aż z ciekawości przejrzałem to i naprawdę życzę sobie bardzo dużo. No i taki chłopak, po prostu określone są plany, on nie może tego robić, nie będzie żadnego całowania, nie będzie żadnego seksu, kontaktów i tak dalej, ale może udawać cokolwiek dziewczyna będzie chciała, czy ma jakieś tam jeszcze, że nie może być, no jakieś warunki po prostu sobie robią.
No i na tych warunkach jadą i ten chłopak udaje i dziewczyna ma spokój, rodzina się nie czepia. Po jakichś tam kilku miesiącach powie, że zerwali czy coś na jeden kij. Albo że chłopak wyjechał. No ale przynajmniej ma spokój, nikt nie suszy głowy, nie truje i ma przez cały ten świąteczny okres ma spokój, więc bardzo śmieszna sprawa. Dowiedziałem się o tym dawno, nie wiem, chyba półtora tygodnia temu. Strasznie się z tego śmiałem. Strasznie się z tego śmiałem, jak się dowiedziałem. No ale już się nie śmieję, bo wyjeżdżałem z Hongkongu, właśnie zostałem zaproszony przez dziewczynę w jej rodzinne strony, blisko Hainanu. I w pewnym sensie taką rolę właśnie pełnię, więc nie powinienem się z tego śmiać. I need someone to love me.